Witam serdecznie, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj przedstawię prezentację na temat faz uzależnienia. Mówimy o tak zwanej betoniarce, a więc procesie rozwoju choroby alkoholowej. Jednak betoniarka ma również taką fajną cechę, że pokazuje możliwość wyjścia z tej choroby i proces trzeźwienia, zdrowienia. Zwróć uwagę na kilka punktów kluczowych. Pierwsza przerwa w życiorysie. Klinowanie, a więc picie rano po to, żeby usunąć objawy abstynencyjne. Utrata kontroli, a więc pijesz więcej, dłużej niż planowałeś i twoje próby utrzymania abstynencji załamują się. Potem pojawia się tak zwana właściwa betoniarka. Co to oznacza? Coraz częściej pojawiają się ciągi alkoholowe, kac, a następnie przerwa w piciu. Jesteś w wirówce, betoniarce. Ciąg alkoholowy, leczenie kaca i przerwa w piciu. Kolejnym etapem jest tylko i wyłącznie śmierć, jeżeli nie podejmiesz leczenia. Porozmawiajmy teraz o zdrowieniu. Pierwszym punktem kluczowym jest rozpoznanie własnego uzależnienia. Drugim zmiana koncepcji, pomysłu na swoje życie. Trzecim rozwój osobisty. To jest orientacyjny zarys tak zwanej betoniarki, faz uzależnienia. A co to oznacza konkretnie? Te punkty kluczowe dzielą poszczególne fazy choroby alkoholowej i trzeźwienia. Picie towarzyskie kończy się w momencie, kiedy masz pierwszą przerwę w życiorysie. Picie ostrzegawcze kończy się, kiedy zaczynasz klinować, żeby znieść objawy abstynencyjne. Kiedy tracisz kontrolę nad piciem, kończy się faza krytyczna i wchodzisz w fazę chroniczną. Jeśli podejmiesz terapię, końcem leczenia odwykowego jest uznanie swojego uzależnienia, rozpoznanie go. Następnie zaczyna to etap rehabilitacji. Kiedy zmieniasz koncepcję swojego życia, wchodzisz w samorealizację, a kiedy zajmujesz się rozwojem osobistym, zaczynasz trzeźwość. To, co jest ważne, terapia uzależnienia trwa około 2 lat. Pierwszy rok to jest terapia podstawowa. Drugi rok, a więc to, co tutaj nazywane jest samorealizacją, trzeźwością, to jest drugi rok terapii. Przejdźmy teraz do szczegółów. Zwróć uwagę jeszcze na to, że nie ma możliwości powrotu do kontrolowanego picia. Natomiast możesz zawsze przejść z picia do zdrowienia. Zawsze jest możliwe podjęcie terapii, niezależnie od tego, czy jesteś na etapie fazy ostrzegawczej, krytycznej czy chronicznej. Nie ma natomiast powrotu w drugą stronę. Czym charakteryzuje się picie towarzyskie? To przede wszystkim picie dla przyjemności, poprawy nastroju i przy okazji przyjęć uroczystości. Tak jak wspomniałem, kończy się w momencie, kiedy masz pierwszy palimpsest, pierwsza przerwa w życiorysie. Zaczyna się wówczas faza ostrzegawcza. Co to oznacza? Zaczynasz szukać okazji do picia, inicjować wypijanie kolejek. Po wypiciu masz coraz lepsze samopoczucie, stajesz się duszą towarzystwa. Alkohol staje się dla ciebie źródłem ulgi, uwolnienia od napięcia. Picie kończy się urwaniem filmu. Pojawiają się również próby picia w sposób ukryty, w samotności, ale także później pierwsze klinowanie, picie na kaca, co zaczyna kolejną fazę uzależnienia. A więc fazę krytyczną. Na tym etapie lecisz głową w dół. Masz już swoje własne oczekiwania związane z piciem. Nasilają się zaburzenia twojej pamięci, pogorszenie zdrowia fizycznego, obniżenie tolerancji na alkohol, nieudane próby kontroli picia, co jest dowodem do przejścia do kolejnej fazy, wyrzuty sumienia, poczucie winy, usprawiedliwienia, budowanie alibi dla twojego picia, zaburzenia popędu seksualnego i poczucie konieczności picia przed południem. Zwróć uwagę na punkt pierwszy, oszukiwanie związane z piciem oraz usprawiedliwienie alibi dla picia. W tym momencie aktywuje się mechanizm uzależnienia, który nazywamy iluzją i zaprzeczaniem. Ale również już działa mechanizm nałogowego regulowania uczuć.
Stopniowo pojawia się zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie. Najczęściej dotyczą one właśnie picia. Pojawia się utrata innych zainteresowań związanych z piciem, a więc coraz większa koncentracja na piciu. Obojętność wobec jedzenia, nieregularne posiłki. Mogą również występować zachowania agresywne i konflikty z prawem. Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, napięcie, drżenie, przymus porannego picia, próby udowadniania sobie siły woli, zdolności do kontrolowania picia oraz picie ciągami z okresami abstynencji, jednak one są tylko po to, żeby poprawić swoje zdrowie. Zaczyna być pełnoobjawowa utrata kontroli, a więc wchodzisz w fazę chroniczną. Pojawia się otępienie alkoholowe, rozpad, a nie osłabienie więzi rodzinnej. Może wystąpić paraczka alkoholowa, stany lękowe, obsesyjne picie, psychozy alkoholowe, delirium, ale również zmienia się zdolność rozumowania i pojawiają się coraz bardziej długotrwałe okresy upijania się. Picie staje się jedyną ważną rzeczą w Twoim życiu, a więc zmienia się świat Twoich wartości. Może wystąpić krańcowe załamywanie się funkcji organizmu, załamanie moralne, degradacja zawodowa i społeczna i poczucie skrajnej bezradności, odizolowania się od całego świata. Potem, jeśli nie podejmiesz terapii, jest tylko zgon. Pamiętaj, że leczenie możesz rozpocząć w każdej fazie choroby. Pamiętaj, że nie ma powrotu do picia kontrolowanego, towarzyskiego. I to, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą, chroniczną i nieuleczalną. A jak wygląda proces zdrowienia? Rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia, a więc leczenie odwykowe. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z własnej choroby. Pisząc pracę na temat destrukcji, wpływu picia na Twoje życie rodzinne, zawodowe, kontakty z ludźmi, poczucie własnej wartości, funkcjonowanie. Pokazuje, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to Twoja choroba. Zaczynasz ją rozpoznawać, między innymi poprzez pracę nad diagnozą. Czasami w tym etapie pojawiają się również takie zewnętrzne rzeczy jak przerywanie ciągów picia, detoksykacja, odtruwanie. Zaczynasz dostrzegać utratę zdolności kierowania własnym życiem. Zaczynasz leczyć swoje zaburzenia ciała i psychiczne. Ale także dzięki udziale w terapii zdobywasz wiedzę o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu. Zaczynasz stopniowo uznawać własne uzależnienie i mieć nadzieję na uratowanie siebie. Zaczynasz rozpoznawać i powoli uznawać własną bezsilność wobec alkoholu. Uświadamiać sobie szkody we własnym życiu spowodowanym piciem. Twoja rodzina może wówczas zacząć uczestniczyć w programie pomocy psychologicznej dla rodzin. Twoje przerwy w piciu są coraz dłuższe. Może zdarzyć się również zapicie, ale masz kontakt z placówką odwykową i grupami samopomocy. Podejmujesz terapię, uczestniczysz w meetingach. Kiedy rozpoznajesz swoje uzależnienie i zaczynasz je powoli akceptować, pojawia się rehabilitacja. Odbudowywanie poczucia własnej wartości. Praca nad poprawą kontaktów z rodziną. Rozpoznawanie mechanizmu iluzji zaprzeczania. Radzenie sobie z własnymi uczuciami. Zdobywanie wiedzy o tych mechanizmach uzależnienia. A także zaczynasz budować własną wizję życia w trzeźwości. Stopniowo przekierowujesz się z koncentracji na własnym niepiciu na koncentrację na tym, żeby trzeźwieć. Zaczynasz trenować umiejętności zapobiegania nawrotom. Rozpoznajesz uszkodzenia i zagrożenia we własnej rodzinie. Uczysz się rozumienia siebie i własnego otoczenia. Twój obraz siebie staje się bardziej realny, obiektywny. Zaczynasz też pracować nad konstruktywnymi, trzeźwymi kontaktami z ludźmi. Mówimy tutaj o treningu asertywnych zachowań abstynenckich, o treningu umiejętności służących zdrowieniu oraz całej masie innych zajęć, ćwiczeń, warsztatów związanych z poznawaniem siebie i asertywnym odmawianiem picia, ale także nawiązywaniem, utrzymywaniem relacji z ludźmi. Rozpoczynasz pracę nad rozwojem duchowych aspektów życia. Uczysz się konstruktywnego postępowania ze swoimi uczuciami, a więc zaczynasz rozpracowywać mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Zaczynasz rozpoznawać własne uszkodzenia emocjonalne i duchowe.
przygotowujesz się do systematycznego uczestnictwa we wspólnotach AA. Coraz więcej zdobywasz wiedzy na temat nawrotu i sygnałów ostrzegawczych. Zaczynasz rozumieć i akceptować obecność siły wyższej jako wsparcia w pracy nad samym sobą. Kiedy zmienia się Twoja koncepcja życia, kiedy zaczynasz koncentrować się niekoniecznie na tym, żeby nie pić, ale na tym, żeby trzeźwić, żeby osiągać sukcesy, rozwijać się, zaczyna się etap samorealizacji. Stopniowo odzyskujesz szacunek do samego siebie. Angażujesz się w pomaganie innym ludziom. Poprawiasz swoje zdolności do współżycia seksualnego. Odzyskujesz, a być może budujesz nowe zainteresowania. Uczysz się odnajdowania przyjemności w trzeźwym życiu. Odzyskujesz zaufanie, akceptację ze strony najbliższych osób. Masz szansę na odbudowanie, rekonstrukcję więzi rodzinnych i pracę nad poprawą życia rodzinnego. A także zaczynasz interesować się czymś więcej niż dotychczas, a więc rozwijasz swoje zainteresowania. Skupiasz się na rozwoju osobistym, a więc wykorzystaniem czasu wolnego, pełną akceptacją trzeźwości i abstynencji i zmianą stylu życia, a także zaczynasz kierować się w stronę nowych wartości i ideałów. To jest proces trzeźwienia. Zastanów się, w jakim miejscu jesteś obecnie. Przypomnij sobie i opisz pierwszą przerwę w życiorysie, swoje pierwsze klinowanie, utratę kontroli. Jeśli jest to możliwe, podaj rok, a może nawet miesiąc, kiedy ten objaw wystąpił po raz pierwszy. I odpowiedz sobie na pytanie, w której fazie uzależnienia jesteś? A może w której fazie zdrowienia? To tyle, jeżeli chodzi o skrótowe, wykładowe ujęcie faz uzależnienia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Pozdrawiam, Darek Dopierała.